zrównoważony. I ta równowaga może polegać na tym, że oczywiście będziemy szukali nowych dochodów, bieżących, tak? Bieżących dochodów. To nie mogą być dochody, że sprzedamy coś tam więcej i zaznacza. I te bieżące dochody to mogą być podwyżki podatków i opłat. Szacujemy, że jeżeli by Rada Miejska zdecydowała się, to jest decyzją oczywiście trudną, kontrowersyjną, bolesną, podnieść jeszcze raz podatki, nie tylko przedsiębiorcom, bo takie zostały podliczone i one nowe stawki obowiązują w tym roku, ale gdyby jeszcze raz podnieść, jeżeli minister finansów pozwoli przedsiębiorcom, ale również wszystkim podatnikom, tym, którzy mają, nie wiem, mieszkanie, domek, komórkę, garaż, ogródek przydomowy, to z tych podwyżek uzyskamy około 500 000 zł. Do tego być może 100 tysięcy z jakichś opłat dodatkowych, targowych, jakichś znaczków administracyjnych, tego typu rzeczy. Mówiąc obrazowo, nie da się więcej uzyskać, nie da się więcej pozyskać tych nowych środków niż 600 tysięcy złotych. I to też nie jest pewne, no bo przy pewnym poziomie fiskalizmu pojawia się problem ściągalności. Część podatników po prostu zaczyna mieć problemy, zaczyna unikać płacenia podatków, przestaje płacić i czasami taka słynna krzywa Gaussa powoduje, że jeżeli obciążenia finansowe rosną, to wcale dochody nie rosną, tylko maleją. Więc możemy co najwyżej optymistycznie patrząc, optymistycznie, trudno mówić o optymizmie, ale pozyskać jeszcze 600 tysięcy dodatkowych podatków, opłat płaconych głównie przez mieszkańców. Natomiast co z pozostałą kwotą? Otóż no, jest konieczna redukcja na te 4 miliony, na tą dużą część tortu. I tutaj jest projekt, proszę następny slajd, w jakich obszarach tą redukcję można osiągnąć. Jak Państwo pamiętacie, tam na początku oświata to 42% wydatków bieżących. Tak? Nie da się zrównoważyć budżetu bez szukania redukcji również w tym obszarze. Ale może zanim do tego powiem, to przejdę do administracji. Jak Państwo pamiętacie, administracja to 13% bieżących wydatków miasta. My proponujemy, będziemy proponować, bo to jest oczywiście przymiarka, teraz na koniec stycznia, burmistrz miasta ma czas do 15 listopada przygotować projekt nowego budżetu dla Rady Miejskiej na rok 2012, więc czasu jest jeszcze dużo na dokładne analizy, natomiast na wstępne mówią, że będziemy musieli i będziemy chcieli uzyskać oszczędności w administracji publicznej łącznie z promocją miasta na kwotę no, blisko 1 000 000 zł.